Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Łukasz, to był twój pierwszy mecz na poziomie Ekstraklasy od 2018 roku. No niestety Ruch przegrywa 2-0. Jak z twojej perspektywy wyglądało to spotkanie? No na początku cieszę się, że po takim czasie gdzieś tam wracam na boisko Ekstraklasy. Niestety jest to gorzki powrót. No na pewno i tak to sobie wyobrażaliśmy gdzieś tam do straty bramki. Powiedzmy, że nasz plan gdzieś tam pomalutku wychodził, konsekwentnie gdzieś tam przesuwaliśmy. Lech, co prawda, jakieś tam sytuacje sobie stwarzał, ale nie były takie super klarowne. Dlatego tym bardziej szkoda, że tracimy bramkę po stałym fragmencie gry. I tak naprawdę od razu na początku drugiej połowy dostaliśmy drugą bramkę i no już wtedy nie mieliśmy nic do stracenia tak naprawdę. Fakt, nadzialiśmy się tam na kontrę, czy to w ostatniej akcji, czy wcześniej gdzieś tam Lech. No nie ma co ukrywać, ma dużo jakości. Piłkarsko bardzo dobrze wyglądają, no niestety byli lepsi dzisiaj o wiele od nas. No właśnie, te stałe fragmenty gry chyba są taką dość dużą bolączką, bo i w meczu ze Śląskiem Wrocław i teraz. Czy wy to trenujecie, dostrzegacie ten problem? Na pewno dostrzegamy to i tak jak mówię, tym bardziej nas to boli, bo gdzieś tam dużo przygotowujemy się w tygodniu i ćwiczymy i w defensywie, i w ofensywie, no niestety gdzieś w tych kluczowych momentach no tracimy bramki i tym bardziej jesteśmy no, niezadowoleni. Powiedziałeś, że bardzo się cieszysz z powrotu, ale jak to jest posmakować te boisk Ekstraklasy, bo ostatni mecz też zagrałeś z Odrą Opolew w pierwszej lidze, to jeszcze w barwach Ruchu. Przeszedłeś drogę z rezerw, no teraz do pierwszej drużyny, by zagrać z Lechem. No za mną w ostatnim czasie tak naprawdę droga z piekła do nieba, tak można powiedzieć, trochę żartem, ale no życie tak pokazało, że gdzieś tam byłem przez pewien czas odstawiony, mimo to się gdzieś tam nie poddałem i dożyłem do tego, żeby wrócić tu do tego miejsca. To jest ogromne wyróżnienie grać w tym zespole w Ekstraklasie na boiskach i mieć okazję mierzyć się z takimi drużynami, chociażby jak dzisiaj. Jak oceniasz szanse Ruchu na punkty w kolejnych meczach? Przed nami spotkanie z Radomiakiem na Stadionie Śląskim. Później kolejne spotkania z równie ciężkimi rywalami. Jak ty to widzisz? Jaki będzie? Może macie już plan na kolejne mecze? W każdym meczu tak naprawdę gramy o pełną pulę. No, nasza sytuacja, nie ma co ukrywać, jest zła, ale nie jest jeszcze tragiczna. Musimy walczyć i starać się no, punktować. No, tak naprawdę jedyna droga, żeby się odbić od tego, jest po prostu zagranie na zero z tyłu. To już gwarantuje nam punkt, a mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że jako drużyna jeszcze się podniesiemy i będziemy punktować regularnie. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climbing fences. Get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby, time out, ride out, you can let them hate me. Get it on.